W środę, 17 kwietnia, w Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie odbyła się debata o samorządności i szkole przyszłości. W spotkaniu udział wzięli uczniowie ze szkół średnich z powiatu dzierżoniowskiego oraz zaproszeni goście, posłowie i samorządowcy z naszego regionu. Tych debat będzie więcej. Zaczęliśmy tu akurat od Liceum Bielawskiego, bo chcemy pokazać, że jest to szkoła otwarta na różne myśli, na różne przekazy, na różne koncepcje, bo tak po prostu jest. Stąd też taki, a nie inny dobór gości, myślę, że bardzo ciekawych zwłaszcza dla ludzi młodych. Debaty są bardzo potrzebne, zwłaszcza, że z tego co widzimy szykują się znaczne zmiany w edukacji w Polsce i chcielibyśmy, aby również młodzi ludzie mogli się wypowiedzieć na ten temat i myślę, że ten głos młodych ludzi będzie wzięty pod uwagę przez tych, którzy piszą prawo, piszą przepisy, zawiadują tą edukacją w Polsce, bo bez tego nie wyobrażam sobie, żeby ta edukacja zmieniła się w dobrym kierunku. Debata jest niezwykle ważna w życiu publicznym, żeby zaprezentować innych zdanie, innych opinie, ale też żeby zrozumieć, dlaczego myślimy podobnie, żeby dojść w pewnym momencie do tego punktu, kiedy będzie większość osób zadowolonych, czyli dojść do kompromisu. Debata jest niezwykle ważna i otwarta debata, tam gdzie każdy będzie szanował zdanie drugiej osoby. To zawsze jest dobrze, jeżeli rozmawiamy ze sobą na wszystkie tematy. Pan poseł, który przyjął zaproszenie, jest autorytetem jednak dla młodzieży, bo co niektórzy mogą go postrzegać w innej formule, ale jednak z młodzieżą współpracuje bardzo dobrze, rozmawia na wiele tematów i ma dobry odbiór. A to, że rozmawiamy z młodzieżą, to z kim mamy rozmawiać, tak? Ze wszystkimi, ale ci młodzi ludzie są po prostu często, użyję takiego określenia, prości w przekazie. Nie prostota osoba, ale prostość przekazu, nie owijanie w bawełnę, mówienie o konkretach, na które czasami politycy muszą znaleźć odpowiedź i próbują opowiadać na okrągło. I jeżeli znajdziemy tutaj ścieżkę takiej fajnej rozmowy pomiędzy, no to wtedy będzie dobrze dla nas na przyszłość. Takie debaty tworzą ludzie, którzy chcą znać potrzeby tak naprawdę młodzieży. Reforma powinna się zmieniać, świat idzie do przodu. Jakby nie patrzeć i to takie zaniedbanie, które już w poprzednich latach miało miejsce, jeśli chodzi o reformy związane z oświatą, stanęły w miejscu. Tutaj potrzeba jakiejś zmiany, patrząc na to, jak wygląda czy choćby system oceniania, czy samo jakby szkolnictwo. No, taka debata myślę, że dużo, dużo wniesie, mam taką nadzieję przynajmniej. Posłowie, którzy tutaj do nas przyjechali, chcą poznać tak naprawdę potrzeby nasze, chcą poznać nasz punkt widzenia na wiele spraw, więc no, taka debata to jest myślę, że coś, co jest potrzebne. Mam taką nadzieję, że przede wszystkim ta sytuacja się unormuje, że w szkole zapanuje spokój, bo tego bardzo potrzebujemy, ale też mamy dzisiaj wspaniałą okazję, by porozmawiać o przyszłości szkoły, polskiej szkoły. Padło jak dotychczas bardzo dużo propozycji różnych, kontrowersyjnych, niedoprecyzowanych. Młodzież ma bardzo dużo pytań. Chce dowiedzieć się w wielu kwestiach ich dotyczących, dlatego cieszę się, że będą mieli dzisiaj taką możliwość. Możemy wykorzystać tę okazję, aby zapytać się na przykład, co nowy rząd będzie chciał zmienić w szkole, bo jednak zmiany są potrzebne. I wydaje mi się, że wielu z nas oczekuje tych zmian. Dlatego pytanie do posłów, takie prosto, twarzą w twarz, a nie, że będziemy musieli patrzeć to tylko przez ekran, na przykład telewizorów. Wydaje mi się, że da nam jakąś taką nadzieję tego, co może nastąpić. Uważam, że to jest świetna po prostu decyzja i świetna możliwość do wykorzystania. Uważam, że uczniowie mają bardzo dużo do powiedzenia i że chcemy wnieść naprawdę wiele zmian, jeżeli chodzi o system edukacyjny. I uważam, że fajnie by było właśnie wykorzystać owe spotkanie do tego, żeby po prostu porozmawiać na pewne tematy. Uważam, że szkoła powinna wyglądać zupełnie inaczej. Powinna być dostosowana przede wszystkim do uczniów z tych czasów, ponieważ uważam, że system edukacyjny jest przestarzały, bo jest taki sam naprawdę od bardzo, bardzo, bardzo dawna, a jak wiadomo, to nie jest tajemnica, ludzie się zmieniają. Tak samo nowe pokolenia też są inne niż te starsze i potrzebujemy o wiele więcej innych rzeczy, nowszych, lepszych, żeby wnieść tutaj do naszej szkoły, żeby po prostu móc się rozwijać. Ta debata jest potrzebna i szkoła potrzebuje zmian. Wiem też po sobie, że no te aktualne sytuacja w szkole nie jest taka, jaka powinna być. Potrzebuje jakiejś reformy czy reformacji? Też takie pytanie dzisiaj dostaniemy. No i myślę, że jest to faktycznie potrzebne.